Witajcie w samym środku czarnego serca. Chcąc tego czy nie, w dzisiejszych czasach największe potwory wśród ludzi nie kryją się za naszymi plecami, ale przed naszymi oczami, na ekranie monitorów czy smartfonów. Media tak często wspominają o potwornościach, że nawet YouTube nie jest od tego wolny, czego ja w zasadzie jestem teraz przykładem. Dzisiejszy materiał został mi zaproponowany przez jednego z naszych discordowych użytkowników, Bloody Incognito. Dziękuję za pomysł. Dodatkowo muszę wspomnieć o tym, że materiał jest przygotowany w oparciu o nieistniejącą już stronę na Wikitubie Controversial YouTubers. Będzie to omówienie wszystkich lub znacznej większości YouTuberów, którzy dopuścili się najgorszego i odebrali cudze życie, a nawet i życia. Lista obejmuje w większości zagraniczne nazwiska, lecz polski akcent zawędrował nawet i tutaj. W żaden sposób nie gloryfikuję osób tutaj przedstawionych, a ich czyny uważam za godne potępienia i sam nimi gardzę. Materiał ma ten spełniać zadanie jedynie informacyjno-edukacyjne. Praktycznie każde konto na YouTube zbrodniarzy z dzisiejszych filmów zostało usunięte, a materiały pochodzą ze znalezionych w internecie mirrorów. A kolejność omawianych historii jest chronologiczna. Żeby nie zanudzać Was datami, będę publikował tylko miesiąc i rok danego wydarzenia. Jeżeli uważacie, że któraś z historii wymaga większego oraz głębszego omówienia, to dajcie znać w komentarzu. Do tego zapraszam do subskrybowania kanału, bo na 100 tysięcy subskrypcji planuję zrobić wielki konkurs w ramach podziękowań dla Was. Nie zajmuję Wam więcej czasu, lecimy do omawiania. Alvaro Castillo, nazywany też następcą z Columbine, był amerykańskim prekursorem YouTube'a, który nagrywał dziesiątki taśm wideo z vlogami. Omawiał tam m.in. znęcanie się nad nim przez ojca w dzieciństwie oraz, co najważniejsze, jego obsesję na punkcie masakry w Columbine. Warto wspomnieć, czym owa masakra była, bo jest to dosyć ważne dla naszego materiału w szerszym jego kontekście. W kwietniu 1999 roku dwójka nastolatków, Dylan Klebold i Eric Harris, wtargnęli do liceum w Columbine uzbrojeni w broń palną, granaty i ładunki wybuchowe, gdzie dokonali masowego morderstwa na uczniach i nauczycielach. Łącznie zginęło 13 osób, raniono 24, a zamachowcy sami odebrali sobie życie przed przyjazdem policji, oddając sobie strzał w głowę. Policja odkryła, że Klebold i Harris nagrali 5 filmów, w których pokazywali swoje przygotowania, plany na pozbycie się ponad 250 osób i rozmyślania na temat tego, czy w przyszłości powstaną na ich temat jakieś filmy. Jak sobie wymarzyli, tak i też się stało. Zamachowcy z Columbine do dziś, lecz już znacznie słabiej, byli bardzo romantyzowani nie tylko w internecie, co w zasadzie samo w sobie jest materiałem na osobny film o tym, jak bardzo chorym trzeba być, by adorować morderców, no ale jedną z osób zapatrzoną w tę dwójkę był właśnie omawiany dzisiaj Alvaro Castillo. Postanowił zrobić to samo, co para z Columbine. Swoje przygotowania nagrywał na kamerę, a całość nagrań uzbieranych przez FBI trwa ponad 4 godziny i dalej jest dostępne na YouTube w formie jednego długiego filmu, choć znajdzie się też kilka krótszych taśm w lepszej jakości. Obsesja na punkcie Columbine była tak wielka, że pewnego dnia poprosił mamę, by zawiozła go do szkoły, w której wydarzył się niesławny zamach. Nie mam zamiaru omawiać tych taśm, bo jest tego zwyczajnie za dużo. Ważny jest jednak 30 sierpnia 2006 roku. Alvaro kupił tę samą broń, której używali Eric i Dylan. Rozpoczął swój plan od zamordowania swojego ojca w domu, a następnie pojechał do Orange High School w północnej Karolinie i, na szczęście, nieudolnie strzelając na oślep, ranił tylko 2 uczniów. Chwilę później został obezwładniony. Castillo został uznany za niepoczytalnego, ale i tak skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności. Wcześniej odbyła się sądowa batalia, której fragmenty również można znaleźć na YouTube, gdzie obrońcy sprawcy argumentowali, że nie był świadomy tego, co robi i był skrajnie psychotyczny w czasie ataku. Wyrok sądu był oparty na poprzednich takich precedensach w Karolinie Północnej, gdzie oskarżonych uznawano za niepoczytalnych, no ale i tak ich skazywano i tym razem sąd również nie miał litości. Pekka Erik Auvinien prowadził kanał na YouTube pod pseudonimem Natural Selector 89 oraz Sturmgeist 89. W swoich filmach odnosił się w pokrętny dla siebie filozoficzny sposób do świata, wyrażając się bardzo niepochlebnie na temat innych narodowości.
W wielu filmach pokazywał swoją kolekcję broni oraz chwalił się swoimi umiejętnościami strzeleckimi, jednocześnie wychwalając brutalne historyczne zdarzenia, takie jak atak sarinem w tokijskim metrze, oblężenie Waco czy właśnie masakrę w Columbine, którą ten również postanowił powtórzyć. W listopadzie 2007 roku, chwilę po otrzymaniu licencji na broń, wparował do swojej średniej szkoły, gdzie rozpoczął polowanie na uczniów. Wynikiem tego zamachu była śmierć 8 osób oraz zranienie poprzez postrzał kolejnych 12. Po wszystkim Pekka Erik próbuje odebrać sobie życie strzelając w głowę, ale robi to na tyle nieumiejętnie, że umiera dopiero kilka godzin później w szpitalu. Napastnik przed atakiem napisał na swoim komputerze esej, który nazwał Manifestem Naturalnego Selektora, w którym wyraził swoje przemyślenia dotyczące społeczeństwa i próbował usprawiedliwić swoje brutalne działania, prezentując je jako konieczność eliminacji jednostek o niższym potencjale intelektualnym. Zaznaczył, że pragnie, aby jego atak nie był postrzegany jako zwykła strzelanina w szkole, ale jako akt ekstremistycznego terroryzmu politycznego. Kolejny Finn i kolejna szkolna strzelanina. Matti Juhani Saari to praktycznie identyczny przypadek co ten Sturmgeista. Od lat nastoletnich żył pogrążony w depresji, był gnębiony, a na domiar złego w wieku 17 lat zmarł jego brat, co całkowicie wywróciło psychikę łumpskata do góry nogami. Po wyrzuceniu ze szkoły dołączył do fińskiej armii, ale został z niej wyrzucony za otwarcie ognia w kierunku swoich kolegów. Mimo jego dokumentacji medycznej otrzymał on pozwolenie na broń, a na swoim kanale na YouTube publikował identyczne wręcz materiały co jego fiński poprzednik, nagrania na których chwali się bronią i wychwala masakrę w Columbine. We wrześniu 2008 roku łumpskat wszedł do szkoły Kauhajoki, gdzie porozrzucał po korytarzach notatki, liściki, w których wyjaśnia swoją nienawiść do ludzi i zdradza, że planował to od lat. Poza strzelaniem na oślep, Saari podpalił jedną z klas, wynikiem czego 10 osób zmarło, a kolejne 10 zostało rannych. I tak jak w poprzednim przypadku, tutaj sprawca też postrzelił siebie sam w głowę, na tyle nieumiejętnie, że zmarł w szpitalu po wielu godzinach męczarni. Anthony Powell był olbrzymim internetowym hejterem. Cały jego wkład w platformę YouTube obejmował religijne vlogi, gdzie w bardzo radykalny i prawicowy sposób Tony wypowiadał się na tematy innych wiar, ateizmu lub osób czarnoskórych, a w szczególności czarnych kobiet. Co ciekawe, mężczyzna sam był ciemniejszej karnacji, z tym, że jego nienawiść do płci przeciwnej wywodziła się z nieumiejętności odnalezienia partnerki. Jego kontrowersyjne poglądy oraz styl narracyjny doprowadziły do tego, że wdawał się on w wymyślone konflikty z innymi twórcami, którzy nawet nie reagowali na zaczepki ze strony Tony'ego. W kwietniu 2009 roku uzbrojony Tony wszedł do Centrum Artystycznego McKenzie w kampusie Henry Ford Community College i udał się do jednej z klas, gdzie spotkał czarnoskórą koleżankę po fachu, początkującą youtuberkę Asia McGowan. Na jej nieszczęście w tamtym momencie nienawiść do czarnoskórych kobiet osiągnęła taki poziom, że Tony nie myślał za długo. Zastrzelił kobietę przy pomocy shotguna, a następnie, jak to w przypadku takich tchórzy bywa, odebrał sobie życie w taki sam sposób. W 2009 roku Gunnar Runnar, Islandczyk, publikuje na swoim kanale Gunnar Runnar 87 wideo o nazwie Moja spowiedź dla Hildar. W 3-minutowym wideo Gunnar wyznaje miłość swojej koleżance, Hildar, która nie odwzajemniła uczuć w jego kierunku i zajęła się swoim życiem, później przyjmując zaręczyny od zupełnie innego mężczyzny. Gunnar nie odpuszczał, licząc na to, że Hildar zmieni zdanie. Nie zmieniła. W sierpniu 2010 roku Gunnar znalazł się na tej samej imprezie co Hildar, a jako że w przeszłości para była dobrymi znajomymi, to Gunnar zaproponował, że odwiezie koleżankę do domu. Zamiast tego jednak zabrał ją do siebie i położył w swoim łóżku, a mocno pijana kobieta nie stawiała oporu. Następnego dnia, gdy wstała i dotarło do niej, co się stało, ubrała się i zadzwoniła do koleżanki, która miała odebrać ją od Gunnara i zawieźć do siebie do domu. To, co znalazła u siebie w mieszkaniu, zostawiło na jej psychice trwały ślad. Jej narzeczony leżał w kałuży własnej krwi. Przed śmiercią został brutalnie pobity i wielokrotnie dźgnięty nożem. Nie minęło wiele czasu, aż policja połączyła poszlaki prowadzące do Gunnara. Ten przyznał się do zbrodni, tłumacząc je tym, że związek z Hildar nie mógł się udać, bo jej uczucia powinny być skierowane do niego samego. W 2019 roku Runnar opuścił więzienie i jest pod stałą obserwacją służb, a jego konto na YouTube jest ciągle aktywne i zawiera to jedno, po czasie niepokojące wideo. Ciężko jest nazwać go youtuberem, bo wszystkie jego filmy były jedynie pokazem slajdów z tekstem. Jared Lee Loeffner to zwykły świr mający obsesję na punkcie rządu i jego zakłamania, religii, ogłupiania ludzi czy kontroli umysłu.
W swoich filmach wielokrotnie nawiązuje do nowej waluty, która według niego kiedyś powstanie oczywiście po to, by rządy mogły się jeszcze bardziej bogacić, więc naprzeciw temu chciał stworzyć nową literę alfabetu i nową cyfrę, żeby osłabić rządy i zmienić sposób komunikowania się ludzi w internecie. Poza tymi wszystkimi dziwnymi filmami dodał tylko jeden na kanał, na którym pokazuje swoją twarz, a jest to film spalenia flagi Stanów Zjednoczonych. Jared dorastając był całkowicie normalnym dzieckiem, nastolatkiem. Wszystko zaczęło się sypać w momencie nadużywania narkotyków i alkoholu, przez co popadł w depresję, stracił pracę i całkowicie zatonął w morzu teorii spiskowych. Problemy z psychiką przepełnioną nienawiścią, fałszywymi wizjami oraz izolowanie się od świata osiągnęły poziom, w którym Jaredowi wydawało się, że potrafi kontrolować społeczeństwo. Na dowód tego wybrał się na spotkanie z Gabrielle Giffords, znienawidzoną przez siebie działaczką polityczną. Minęło kilka sekund, zanim ktokolwiek zareagował, widząc jak reprezentantka Izby Kongresu Stanów Zjednoczonych pada na ziemię od strzału w głowę. Jared poza obraniem na cel reprezentantki rządowej otworzył ogień do przypadkowych gapiów. Łącznie 13 osób zostało postrzelonych, z czego zmarło ich 6, ale cudem nie reprezentantka Giffords. Udało jej się przeżyć śmiertelny postrzał w głowę, by miesiącami potem dochodzić do siebie do stanu sprzed zamachu. Lafner za wyrządzone krzywdy został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności plus 140 lat odsiadki. Tak więc jego życie jest już przesądzone. Trey Eric Sessler, znany lepiej jako Mr. Anime, prowadził kanał Lenscape Productions, na którym zajmował się głównie recenzowaniem anime. Był pierwszym twórcą skupiającym się wokół tego typu kontentu na amerykańskim YouTube. Jak zauważyli jego widzowie, a także on sam, powoli zaczynał wykazywać zachowania jawnie pokazujące, że jego zainteresowania schodzą na złe tory. Rozpoczął interesować się oraz chorobliwie wyszukiwać informacji na temat seryjnych zabójców, mordowania zwierząt, broni palnej, a nawet i pokazywał jak strzela z broni w kierunku budynków mieszkalnych. W lutym 2012 roku ogłosił na swoim kanale, że potrzebuje może trzytygodniowej przerwy, żeby naprawić sobie w głowie co potrzeba. Już miesiąc później, bo w marcu, Trey zastrzelił u siebie w domu swoją mamę, tatę, brata i zwierzaki domowe. Na ścianie napisał według dwóch wersji, markerem lub krwią, czemu to zrobiłem? Kocham mamę, tatę i brata. Po tym wszystkim chwycił za broń i po raz kolejny ruszył na zewnątrz w celu popełnienia planowanej największej masakry w historii Stanów Zjednoczonych. Najłatwiej zrobić to w dużym skupisku ludzi, więc traf padł na... o zgrozo, klasycznie najbliższą publiczną szkołę. Na szczęście do tego nie doszło, ponieważ Trey został aresztowany i później umieszczony w więzieniu z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności. Jak sam powiedział, wybacz mi Boże, bo ja nie mogę sobie wybaczyć. Adam Lanza był wycofanym dzieckiem, które z trudnością nawiązywało kontakty z rówieśnikami. Później zostały u niego zdiagnozowane zaburzenia przetwarzania sensorycznego, zaburzenia kompulsywno-obsesywne oraz syndrom Aspergera. Ze względu na choroby nie mógł spełnić swoich marzeń o dołączeniu do armii. Postanowił więc udać się na uniwersytet, ale w dalszym ciągu nie porzucać marzeń i zaciekle interesował się bronią strzelecką. Na swoim mało sukcesywnym kanale YouTube opowiadał o religii, zdrowiu psychicznym, antynatalizmie czy nawet kontaktach seksualnych z dziećmi, co jak później się okazało podczas przeszukiwania jego komputera, ewidentnie go pociągało, ponieważ znaleziono tego typu materiały zapisane u niego na dyskach. Z czasem zaczął odmawiać pomocy psychologicznej w związku z jego problemami, co tylko pogłębiało przebieg chorób. Adam z wycofanego chłopaka zaczął być agresywny. Wypowiadał się negatywnie i antypatycznie, gdy mówił o ludzkości, a jego fascynacja poza bronią zaczynała schodzić na cholernie już powtarzany temat strzelaniny w Columbine, która odcisnęła swoje piętno na wielu naśladowcach. I tu nie było inaczej. W grudniu 2012 roku Adam zastrzelił swoją matkę, a następnie pojechał do pobliskiej szkoły w Sandy Hook, gdzie dokonał prawdziwej rzezi na 27 osobach. W znacznej większości przypadków wielu szkolnych strzelców nie tylko przejawiało aspiracje wojskowe i zafascynowanie bronią, ale było też słabymi fizycznie jednostkami nie nadającymi się do pełnienia służby. Ich marzenia o zostaniu żołnierzami odbijały się od ściany, więc z bezsilności wyładowują swoją frustrację, atakując tych najbardziej bezbronnych. Wiedząc, że jest to bilet w jedną stronę, także i w tym przypadku napastnik odbiera sobie życie, pokazując, jakim tchórzem był do samego końca, nie umiejąc przyjąć konsekwencji swojego bestialskiego zachowania. Gdy kurz zdążył opaść, jego ojciec wspominał o tym, że Adam często strzelał z broni na strzelnicy w towarzystwie swojej matki, która pomagała mu rozwijać pasję i nie zareagowała w porę, gdy widziała, do czego to powoli zaczyna prowadzić, obarcza ją za to wszystko winą, jednocześnie mówiąc, że żałuje, że jego syn kiedykolwiek się urodził.
Sprawa Eliota Rogera jest jedną z najbardziej medialnych na tej liście, jak i nie najpopularniejsza. Nazywany po śmierci zabójcą prawiczkiem, czy też morderczym królem inceli, angielski nastolatek przez pewien czas zostawił po sobie pomnik, na który wszyscy pluli i najpewniej do dziś tak się dzieje. Syn Petera Rogersa. Reżysera Igrzysk Śmierci miał takie życie, jakiego pragnie każdy dzieciak w jego wieku. Pochodził z dobrej, kochającej rodziny, bogatej rodziny, posiadał dobre wykształcenie, był przystojny i dostawał wszystko, czego chciał, poza jedną rzeczą. Nie chodzi tu o jego kanał, który nie był popularny do momentu popełnienia przez niego zbrodni. Eliot był seksualnie sfrustrowany. W swoich filmach publikowanych na YouTube opowiadał o tym, jak bardzo nie chce być już prawiczkiem, ale dziewczyny nie są nim zainteresowane. Nienawidził mężczyzn za to, że mają bujniejsze życie seksualne niż on, ale jeszcze większą nienawiść rodził do kobiet za to, że go odrzucają. Uważał, że życie jest niesprawiedliwe, bo nie może mieć tego, czego pragnie. Jego zemsta na obu przedstawicielach znienawidzonych grup była planowana latami. Eliot napisał swój manifest zatytułowany Mój pokręcony świat, który w 137 stronach opisywał to, co zbierało się w nim przez te wszystkie lata, bez wymarzonego seksu. Ale i nie tylko. Nawiązywał do swojego dzieciństwa i problemów, które nawarstwiały się od kiedy miał 9 lat. Po upublicznieniu manifestu opublikował też ostatni film, w którym mówi, że ma zamiar rozpocząć czystkę w Isla Vista. Rzeź rozpoczął poprzez zanurzowanie swoich trzech kolegów, współlokatorów, tylko dlatego, że udało im się być w związku, czego Eliot nigdy nie doświadczył. Jego kolejnym domem był kobiecy studencki dom. Nie mogący dostać się do środka psychopata strzelił do trzech kobiet spędzających czas na zewnątrz, zabijając dwie z nich. Następnie ruszył autem w miasto, szukając losowych ofiar, m.in. strzelając do ludzi w osiedlowych sklepach, przypadkowych przechodniów czy z wielką prędkością wbijając się w rowerzystów. Policja ruszyła w pościg za zbrodniarzem, otwierając do niego ogień, jednakże jak finalnie oceniono, żaden z pocisków nie trafił Eliota. To ten w trakcie jazdy, by nie dać się złapać, sam odebrał sobie życie, strzelając sobie w głowę, by pośmiertnie jeszcze rozbić się w samochodzie, z którego tak chętnie nagrywał swoje nienawistne materiały. Pierwszą kobietą na liście jest Samantha Wolford, youtuberka, vlogerka, aspirująca na karierę aktorską. Na jej nieszczęście nie zapisała się na kartach historii ze swojej działalności internetowej. Gdy w 2008 roku poznała Ernesta i Barę, pasjonata książek i gier komputerowych, wszystko wskazywało na to, że para jest sobie pisana. Tak też się stało i samotna matka dwójki dzieci zamieszkała z Ernim, który w późniejszych latach doczekał się trójki swojego potomstwa z Samantą. Jako że był jedynym żywicielem siedmioosobowej rodziny, mężczyzna zmuszony był pracować na dwa etaty, podczas gdy Samantha przesiadywała w domu i próbowała rozkręcić swoją karierę youtuberki, nagrywając vlogi o jej codziennym, nudnym życiu. Nie skupiała się na rodzinie tak bardzo jak na filmach, a odczuwający brak wsparcia w partnerce Ernie, po ciężkim dniu w pracy oddawał się swojej pasji, żeby zresetować głowę, no i odpalał gry komputerowe. Było to wielką kością niezgody, o co bardzo często Samantha kręciła afery mężowi, wypominając mu, że nie daje dobrego przykładu dzieciom, a jednocześnie sama nie robiła nic, by polepszyć sytuację domową. W lutym 2015 roku do domu Erniego i Sam wdarła się trójka mężczyzn, kneblując i związując kończyny Samanty. Napastnicy zrzucają Erniego do piwnicy, brutalnie go bijąc zarówno pięściami, jak i pistoletami, po czym przyprowadzają Samantę i nakazują parze patrzeć na siebie, podczas gdy chłopak był stale kopany. Po chwili włamywacze porywają Erniego, a Samancie udaje się zadzwonić po pomoc do rodziny. Po Ernim nie było śladu. Tutaj następuje zwrot akcji. Po wielokrotnym przesłuchaniu świadków, zbieraniu dowodów i łączeniu poszlak okazało się, że Samantha zaaranżowała całość porwania. Trójka mężczyzn nasłana przez kobietę miała za zadanie pozbyć się męża. W swoich ostatnich chwilach Ernie nie myślał o sobie. Po pobiciu porywacze wywieźli go do lasu, ciągle wysłuchując jego błagań, żeby nie krzywdzić jego żony i dzieci. Nie wiedział, że to jego własna żona spowodowała, że już za chwilę nabój wbije się w jego czaszkę, pozostawiając bezwładne ciało w lesie na pastwę losu. Samantha dostała 99-letni wyrok pozbawienia wolności za zaaranżowanie pobicia, porwania oraz zabójstwa. Trójka morderców została zamknięta na 50 lat. Robert i Michael Beaver. Dwójka braci postawiła sobie za cel być zapamiętanym dzięki swoim czynom. Najlepszy sposób, na jaki wpadli, był poprzez dokonanie czegoś nielegalnego, czegoś tak brutalnego, że wszyscy będą o nich mówili przez lata. 18-letni oraz 16-letni chłopak w lipcu 2015 roku postanowili dokonać mordu, ale nie na byle kim. Za pomocą noży wymordowali swoją rodzinę, na którą składali się 54-letni ojciec, 45-letnia matka, 12-letni i 16-letni bracia, 5-letnia siostra oraz cudem
potem uratowana 13-letnia siostra. Wszyscy inni zginęli od brutalnej napaści i dziesiątek ran pozostawionych po ostrzu noży. Daniel, 12-letni chłopiec, chwilę przed śmiercią zadzwonił na 911, lecz policja nie przyjechała w porę. Jego starszy brat zdążył go dopaść i skrócić jego życie, czego świadkami możemy być, odsłuchując zapisaną rozmowę z operatorem 911. Broken Arrow 911. Hello? Oh. Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they? I'll call them. Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Hello? Dwójka nastolatków tej samej nocy została złapana i przesłuchana. Wynikiem procesu sądowego jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, a w miejscu, gdzie kiedyś stał dom rodziny Beaverów, postawiono park oraz ogród upamiętniający najbrutalniejsze wydarzenia w historii Broken Arrow. Carter Boyles, znany jako Bob8466, to youtuber gamingowy, który cały swój content oparł o zwyczajnie pojebany content. Tworzył on scenariusze lub nawet i całe mapy w grach, gdzie organizował masowe strzelaniny. Symulował napady na szkoły, biura czy banki, wybijając każdą osobę, jaką tylko widział. W wieku 15 lat dopuścił się szkolnej strzelaniny, w której nie ranił nikogo poza sobą, kończąc swoje życie. Kolejna tak bardzo medialna sprawa to ta z udziałem Pioneers Productions, a dokładniej Randy'ego Stera, którego los został przesądzony przez rzut monetą. Randy był znany z tworzenia wielu krótkich, komediowych filmów scenkowych, a poza tym zajmował się również vloggingiem, lecz nie odnosiło to zbyt dużych sukcesów mimo lat nagrywania materiałów. Z czasem jak Randy upodobał sobie bajkę Danny Phantom, a konkretnie jedną z postaci w tym uniwersum, tak właśnie odkrył Amber McLean, gwiazdę rocka o postaci kobiecego ducha. Mimo bycia fikcyjnym tworem, Randy upierał się, że Amber jest jego pierwszą miłością, którą kochał i zdecydowanie ona kochała jego. Po całkowitym zanurzeniu się w odmęty własnej psychiki, wmawiając sobie, że Amber istnieje, jest jego królową i byli razem w poprzednim życiu, Randy porzucił kanał Pioneers Productions na rzecz nowego, Amber's Ghost Squad. Był to szczyt umiejętności Randy'ego, który stworzył spin-off serii Danny Phantom opowiadający o przygodach Amber i jej zespołu rockowego, pozwalając sobie na tworzenie własnych, wymyślonych scenariuszy. Problemy psychiczne pogłębiały się coraz bardziej na tyle, że Randy zaczął zatracać swoją osobowość. Kazał do siebie mówić Andrew Blaze oraz dodał postać kobiecego ducha o takim samym imieniu do swojego spin-offa. Uważał, że po śmierci odrodzi się jako Andrew Blaze w postaci kobiety i w końcu będzie mógł być w tym samym świecie, co jego ukochana Amber. Obsesja na punkcie śmierci doprowadziła do tego, że przed odebraniem sobie życia Randy postanowił zostawić wszystko w rękach losu. Trzykrotnie rzucił monetą. Orzeł oznaczał, że odbierze sobie życie u siebie w garażu. Przewaga reszki jednak oznaczała, że dokona tego w supermarkecie. Jak już się domyślacie, padło na miejsce publiczne. Pojechał do marketu, w którym sam pracował i rozpoczął zmianę wieczorną jak gdyby nigdy nic. Powoli rozpoczął blokowanie wyjść ewakuacyjnych oraz głównych drzwi, zamykając w środku swoich współpracowników. Następnie uzbroił się w dwie strzelby i odebrał życie trzem z obecnych na tej samej zmianie kolegów, by skończyć ze sobą niewiele później. Absurdem tej sytuacji jest to, że postać Amber w oryginalnej bajce Danny Phantom miała za zadanie manipulować i prać mózgi żyjącym postaciom, by ci ją wychwalali i w jej imieniu popełniali nielegalne czyny. Najwidoczniej zadziałało to na Randy'ego na tyle mocno, że on sam uwierzył w to, że jest kontrolowany i zrobił to, czego chciała Amber. Mona Lisa Perez, szerzej znana jako właścicielka kanału Mona Lisa and Fam, była amerykańską youtuberką tworzącą materiały związane z szeroko pojętą branżą beauty. Makijaże, moda oraz vlogi były codziennie dostarczane dla grona jej w większości fanek,
Jednakże nie prowadziła kanału sama. Jej mąż Pedro Ruiz namawiał Monalizę do nagrywania filmów prankowych i challenge'owych i to właśnie jeden z tych filmów z wyzwaniem będzie prześladował Monę do końca życia. Może mi nie wyjść, ale nawet jak nie wyjdzie, to chcę umrzeć próbując, mówił o swoim pomyśle Pedro. Co to za pomysł? Para postanowiła nagrać śmiertelnie niebezpieczny film, podczas którego zaplanował, że będzie trzymał grubą książkę przyciśniętą do swojej klatki piersiowej, robiąc z niej kamizelkę kuloodporną mającą zatrzymać nabój z Desert Eagle'a, czyli potężnej broni palnej. Jedyne, czego poza tym absurdalnym pomysłem wymagała realizacja, to strzelec. No i jak się domyślacie, traf padł na Monę. Książka miała zablokować nabój, tak więc Mona stanęła w odległości metra od Pedro, wyciągnęła przed siebie pistolet i z odległości kilkudziesięciu centymetrów wystrzeliła z broni. Nabój przebił książkę oraz utknął w klatce piersiowej pechowca. Monalisa natychmiastowo zadzwoniła na 911 i wyjaśniła, co się stało, ale niestety Pedro zmarł w drodze do szpitala. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że świadkiem zdarzenia była ich 3-letnia córka, a Monaliza w momencie zdarzenia była w ciąży. Kobieta została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci drugiego stopnia i dostała karę pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy w zawieszeniu do 10 lat oraz zabrano jej możliwość posiadania broni do końca życia. Kanał Mony przetrwał, lecz oto ona sama zdecydowała się usunąć wszystkie nagrania i rozpocząć nowy, świeży start. William Atchison, znany szerzej jako Vance Stone, był kontrowersyjnym YouTuberem poruszającym tematykę true crime oraz shitposting na jego 11 kanałach. Poza true crime, podobnie jak Bob8466, tworzył on w grach symulacje masowych strzelanin. Już nawet w 2016 roku odwiedziło go FBI po tym, jak William opublikował post na forum dyskusyjnym Steam pod jedną z gier, pytając o to, gdzie kupić tanią broń do popełnienia masowej strzelaniny. Vance przekonał agentów FBI, że trollował, a dochodzenie zostało porzucone. W grudniu 2017 roku przyniósł ze sobą do szkoły Glocka, gdzie zastrzelił dwie osoby, a następnie siebie, pozostawiając po sobie list, w którym napisał: praca z się, szkoła z się, życie z się. Chcę już się wyrwać z tego syfu. Szesnastoletni Aaron Campbell stał się częścią przerażającej historii, gdy w 2019 roku został skazany za brutalną napaść na 6-letni Aleś McPhail. Całe zdarzenie miało miejsce na wyspie Bute w Szkocji, gdzie Campbell wtargnął do domu rodziny McPhail, naruszył prywatność ich mieszkania i odebrał życie niewinnej dziewczynce. W tej makabrycznej sytuacji aspirujący youtuber nie tylko porwał Aleszę z jej łóżka w nocy, ale także ją zgwałcił i okrutnie zamordował. Początkowy plan włamania do domu rodziny McPhail zakładał potencjalną kradzież narkotyków, ale jak sam przyznał, gdy tylko zauważył dziewczynkę, to momentalnie zapragnął ją zamordować. Szybka zmiana planów doprowadziła do tragedii, w której sprawca jeszcze szybciej został złapany i przyprowadzony przed oblicze sądu, który skazał go na dożywocie. Temat Max Killeta poruszyłem dokładnie w osobnym filmie na jego temat, gdzie odsyłam was, jeżeli jesteście zainteresowani. W skrócie mówiąc, YouTube'owa gwiazda Counter-Strike'a w bardzo młodym wieku zaczął zarabiać ogromne pieniądze ze swoich internetowych kasyn, w których operował nie pieniędzmi, a skórkami do broni, które same w sobie warte są często i dziesiątki tysięcy dolarów. Gdy Valve, wydawca gry, postanowiło ukrócić biznesmenom dostęp do internetowego zarabiania na ich własności cyfrowej, jakimi są skiny, Skillet się załamał. Stracił olbrzymi dochodowy biznes. Jego młoda psychika tego nie wytrzymała i w akcie desperacji wsiadł w swojego McLarena, którym rozpędził się na autostradzie do olbrzymiej prędkości, jadąc pod prąd, wbijając się czołowo w inny pojazd, zabijając tym czynem nie tylko siebie, ale i niewinną kobietę z dzieckiem. Na temat Władysława Rosliakowa powinien powstać osobny materiał. Znany jako Big Slim, 18-letni youtuber z Rosji zdecydowanie szerzej dał się poznać widowni nie za sprawą swoich minecraftowych podbojów, choć jak każdy dzieciak w tamtym czasie bardzo chciał stać się znanym youtuberem. Dom i rodzinne relacje mu w tym nie pomagały. Jego ojciec stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do syna, przez co rodzice się rozstali. Do tego wszystkiego doszło gnębienie w szkole, co tylko dołożyło problemów nastolatkowi. Oczywiście nie może to tłumaczyć kroków, które w nienawiści do ludzi poczynił później, ale może to pokazywać pewne przesłanki i drogę, którą zmęczona dziecięca psychika musiała przejść, by w wieku 18 lat dokonać tak straszliwej zbrodni. Jest to w zasadzie druga największa strzelanina w Rosji, a największa w Europie, jeżeli chodzi o dokonanie tego w pojedynkę. Rosliakow uzbroił się w bombę oraz strzelbę i rozpoczął powolny pochód korytarzami Politechniki w Kerczu oraz powolne mordowanie wszystkich ruszających się ofiar. Miałem już nie wspominać o masakrze w Columbine, jednakże chciałbym pokazać pewną inspirację, jeżeli chodzi o ubiór. I tak, zdecydowanie jest to działanie inspirowane Columbine.
Bezpośredni motyw jest nieznany, lecz domysły mówią, że była to zemsta za prześladowanie w szkole, czego efektem jest 20 zgonów oraz ponad 70 rannych osób. Na koniec Vlad odebrał sobie życie w dobrze znany już wam sposób. Po strzelaninie matka Władysława pomagała rannym. Gdy dowiedziała się, że sprawcą jest jej syn, próbowała odebrać sobie życie skacząc z budynku. Absurdem w tej sytuacji jest polityczny taniec na stercie ciał ofiar zamachu. Prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził dzień po masakrze, że jest ona skutkiem napływających z zachodu złych ideałów, które psują moralnie młodzież. Alisa Deivold była youtuberką opierającą swój kanał o tutoriale makijażowe. W grudniu 2018 trafiła do szpitala, wykazując obfite krwawienie ze swoich części intymnych. Personel medyczny podczas badań zauważył wysoki poziom hormonu ciążowego, co skłoniło ich do myślenia, że mogła niedawno urodzić. Ich podejrzenia jeszcze bardziej się umocniły, gdy wyczuli łożysko, które spowodowało krwawienie, ale nie było w nim dziecka. Zapytana Alisa była nieugięta, mówiąc, że nie jest w ciąży. Wierząc, że coś tutaj jest nie tak, lekarze wezwali policję, która następnie przesłuchała Alisę. Chociaż początkowo zaprzeczała, że jest w ciąży, złamała się, gdy była naciskana o więcej informacji. Alisa powiedziała policji, że kilka dni wcześniej urodziła chłopca. Rzekomo zemdlała z bólu i obudziła się około 15 minut później, tylko po to, żeby zobaczyć, że twarz dziecka była cała niebieska. Alisa następnie włożyła chłopca do worka na śmieci i wyrzuciła go. Zapytana dlaczego, odpowiedziała, że nie myślała w tamtym czasie, za bardzo się bała. Śledztwo ujawniło, że szokująco nie był to pierwszy raz, kiedy Alisa zrobiła coś takiego. W listopadzie 2017 roku sama w domu urodziła córeczkę, ale odeszła po tym, jak miała owiniętą pępowinę wokół szyi. W obu tych scenariuszach Alisa ukrywała ciążę przed swoim ówczesnym partnerem. Nikt nie dowiedział się o tym za pierwszym razem, ponieważ nie miała żadnych komplikacji związanych z ciążą. Alisa została osądzona przez ławę przysięgłych i uznana winną morderstwa dokonanego na swoich dwóch noworodkach, skazując ją na 40 lat więzienia bez możliwości skrócenia wyroku. Peluchin Entertainment to kanał Matiasa, chilijskiego youtubera tworzącego content dla hiszpańskojęzycznej widowni. Jego materiały głównie opierały się o tworzenie gameplay z gier horrorowych oraz proste, kolorowe animacje, w których często występowała przemoc, brutalizm oraz krew. Jak się okazuje, nie tylko w swoich filmach przejawiał takie zachowania. Chilijczyk sam na siebie opublikował dowody, ponieważ w kilku swoich filmach pokazywał, jak znęca się nad swoim kotem. Początkowo były to takie rzeczy jak wciskanie kota do toalety i spuszczanie wody, by szybko przejść do bicia kota po głowie pełną puszką z kocim jedzeniem. Nastolatek stawał na kota całym swoim ciężarem i bił go drewnianą łyżką po głowie, gdy kot nie mógł się ruszać. Na jednym z filmów Peluchin rzucał kotem o ścianę, a gdy ten nie miał sił się podnieść, to został skopany na śmierć, a ten idiota podzielił się filmem ze swoją widownią. Po śmierci kota Matias zaadoptował dwa kolejne i jak sam mówił, będzie adoptował nowe, żeby w koło je zabijać. Internet, nie tylko ten łaciński, zawrzał i licznymi zgłoszeniami doprowadzono do tego, że kanał psychopaty został permanentnie usunięty z YouTube. Pojawiły się również potwierdzone oskarżenia o napastowanie seksualne w kierunku koleżanek ze szkoły, lecz za żaden z tych czynów Matias nie odpowiedział karnie. Zniknął z internetu, by wrócić w 2020 roku, próbując swoich sił w gameplayach, lecz kariera nie szła tak jak planował i w 2022 roku po raz kolejny jego kanał zniknął z internetu. Daven Erickson, znany również na YouTubie jako Not So Fantastic Daven, choć bardziej powinienem powiedzieć nieznany, był małym youtuberem i streamerem z gry Dead by Daylight. Nie ma o nim zbyt dużo do opowiadania, nie kryje się za tym też szczególnie mroczna historia prowadząca do brutalnego ujścia emocji. Nie wiemy, dlaczego Daven wraz z kolegą Alekiem postanowił zaatakować szkołę profilowaną na naukach ścisłych STEM. Mordercze duo rozpoczęło strzelaninę w jednej z klas, w której zmarł tylko jeden nastolatek, Kendrick Castillo, który poświęcił swoje życie i rzucił się na napastników, żeby ich obezwładnić. Ósemka innych uczniów została ranna. Nie znamy wyroku Aleka, jednakże Daven został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Giannis Paraskakis to bardzo dziwny grecki youtuber nagrywający wideo ze swoich medytacji Qigong, czy inne vlogi. W 2019 roku Susan Eaton brała udział w jednej z konferencji naukowych w Grecji, by niespodziewanie zniknąć i nie pojawić się na kolejnym konferencyjnym wydarzeniu. Motywowany seksualną satysfakcją, jak sam winny wspomniał, widząc samotnie biegającą wieczorem kobietę, Giannis specjalnie potrącił ją autem, a następnie zapakował nieprzytomną kobietę do bagażnika swojego pojazdu. Odjechał, kierując się do starego bunkra z okresu II wojny światowej, gdzie zgwałcił kobietę, a następnie zamordował i pozostawił. Po wszystkim zamaskował wejście do bunkra i wrócił do domu, do żony i dzieci, jak gdyby nigdy nic.
Szybko udało się dotrzeć do sprawcy poprzez masę zabezpieczonych dowodów i za swój bestialski czyn Paraxasis został skazany na dożywocie. Jose Betz to najmłodszy na tej liście zabójca, co z racji jego wieku jest podwójnie smutne. Zaledwie 11-letni Jose był meksykańskim fanem Fortnite, gry, z której postawał na platformie YouTube, marząc o karierze YouTubera. Chłopiec dorastał w rodzinie bez rodziców. Jego ojciec siedział w więzieniu, a matka zmarła bardzo młodo. Do tego dziadek pod opieką, którego chłopiec był, okazał się być zwyczajnym gangsterem zajmującym się handlem narkotykami na dużą skalę. Nie wiemy, co doprowadziło chłopca do podjęcia tak drastycznych kroków. 11-latek przyniósł do szkoły 2 pistolety, w które uzbroił się w szkolnej łazience. Następnie rozpoczął ostrzeliwanie swojej klasy, zabijając nauczyciela języka angielskiego, raniąc 5 swoich kolegów szkolnych, a następnie odbierając sobie swoje krótkie życie w sposób, w jaki dziś każdy wymieniony szkolny strzelec tego dokonał. Daniel Silva to amerykański YouTuber, tatuator i osobowość telewizyjna, który stał się rozpoznawalny na całym świecie jako tatuator gwiazd i celebrytów. Jako jeden z niewielu na dzisiejszej liście, Daniel bardzo aktywnie prowadzi swój kanał po kontrowersji z nim związanej, a jego content około tatuażowy śledzi obecnie ponad 800 tysięcy subskrybentów. O jakiej kontrowersji mowa? W maju 2020 roku Daniel, przejeżdżając się uliczkami Hollywood, stracił panowanie nad pojazdem, potrącając innego mężczyznę przed całkowitym rozbiciem auta. Mężczyzną tym był Corey LaBerry, australijski vloger, który w swoje urodziny przyjechał zwiedzić Hollywood, no i tam też je świętował. Po wypadku obu mężczyzn przewieziono do szpitala w LA, ale jeszcze przed dotarciem do celu Corey został uznany za zmarłego. Daniel został aresztowany i oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia, lecz wyszedł za kaucją w wysokości $2 milionów. Po przyznaniu się do winy w pierwszym procesie, nie przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci. Mimo to został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 250 godzin prac społecznych, jednakże został zwolniony z więzienia dużo szybciej, bo po zaledwie 2 miesiącach. Dziś kariera tatuatora wygląda jak dawniej. Niza Mulkan to jeden z najpopularniejszych YouTuberów na dzisiejszej liście. Młody mężczyzna z Indii zdobył prawie 2 miliony subskrypcji dzięki swoim scenkowym oraz kaskaderskim filmom związanym z jego największą pasją – motorami oraz rowerami. Związek Nizamula nie był burzliwy, jednakże brat jego partnerki, Kamal, był przeciwny temu, by siostra spotykała się z YouTuberem. Stale namawiał ją do zakończenia tej relacji, a nawet próbował blokować spotkania pary oraz wszelkie próby kontaktu. W październiku 2020 Nizamul nie wytrzymał. Jednego wieczora rozwścieczony wziął ze sobą przyjaciela i razem zaczaili się na Kamala, strzelając do niedoszłego szwagra, zabijając go na miejscu. Jak później się dowiadujemy, mężczyźni opuścili więzienie za kaucją, a kariera youtuberska trwa w najlepsze. Historia o Stasie Rifleju została również opowiedziana na moim kanale w filmie o rosyjskich trash streamerach. Zapraszam do obejrzenia całości, jeżeli temat Cię ciekawi. Jednakże, żeby nie być gołosłownym, opowiem Wam w wielkim skrócie. Olbrzymi, patologiczny streamer Stas traktował ludzi jak przedmioty. Popychadła. Nie inaczej traktował swoją dziewczynę Wale. Podczas pewnego streama otrzymał donate w wysokości $1000, żeby rozebrał partnerkę i wyrzucił ją na balkon. Mężczyzna pobił kobietę, żeby się nie stawiała. Po zamknięciu błagała, by Stas wpuścił ją do środka, ale po pewnym czasie zmarła z wychłodzenia organizmu. Zwyrodnialec zamordował swoją partnerkę, pozostawiając ją na ponad 2 godziny samą sobie, narażoną na olbrzymie ujemne temperatury. A to wszystko na żywo. Warto dodać, że Valera była w ciąży właśnie ze Stasem i za to podwójne zabójstwo ten dostał wyrok zaledwie 6 lat pozbawienia wolności. Juniper Crossing wygląda jak zwykły kanał lekko odklejonego nastolatka i takie wrażenie można odnieść, oglądając wszystkie jego filmy, które więcej wspólnego mają z relacjami na Instagramie, niżeli z filmami per se. Wszystkie poza jednym. Na tym filmie Dylan z wielką siłą wielokrotnie dźga się pineską w palec, by upuszczoną krwią podpisać coś w rodzaju cyrografu. Mówi również, że jest częścią satanistycznego kultu, który w taki sam sposób manifestuje i afirmuje zmiany w swoim życiu. Kult, który jak się okazuje jest olbrzymią społecznością złożoną z oddanych wyznawców, ale nie tak oddanych jak Dylan. Jego psychika nie upadła, ona w zawrotnym tempie pikowała w dół. Dylan palił ogromne ilości papierosów, mówiąc, że pragnie dostać raka płuc i umrzeć. W dniu opublikowania swojego ostatniego filmu, w marcu 2021 roku, Dylan podczas szkolnych zajęć wstał,
wyjął z plecaka kuchenny nóż i zaszlachtował koleżankę z ławki siedzącą obok. Następnie, jak gdyby nigdy nic, wyszedł ze szkoły, by zostać złapanym przez policję chwilę później. Nie wiemy, jak skończyła się jego sprawa. W internecie nie mogłem znaleźć żadnych informacji, więc jeżeli wiecie coś na ten temat, to zostawcie po sobie komentarz. Profesor Waffle to nazwa kanału, pod którą krył się Jake Davidson. Kolejne ucieleśnienie toksycznej męskości połączonej z incelem. Jego nagrania głównie opierały się o nihilistyczny, blackpillowy pogląd na świat, czyli taki, który uważa, że każdy sukces mężczyzny jest uwarunkowany jego atrakcyjnością fizyczną. Blackpill często jest wykorzystywany wśród przegrywów jako wmawianie sobie, że istnieje powód, dla którego ich niepowodzenia życiowe istnieją. Przyciąganie kobiet, sukcesy w zawodzie, nauce, czy w hobby, a w zasadzie porażki na tych polach według blackpillowców są uwarunkowane ich wrodzonym niskim poziomem testosteronu i niewystarczającej urodzie. Taki pogląd rozwija nienawiść do otaczającego nas świata, zwalając winę na nas samych, ponieważ my jesteśmy niezbyt wystarczający. I zamiast szukać zmian w sobie, blackpillowcy, podobnie jak profesor Waffle, rozwijają nienawiść wobec kobiet, co jest często powiązane z frustracją seksualną, tak jak i w przypadku Eliota Rogera. W czerwcu 2021 roku uzbrojony w strzelbę Jake wdarł się do swojego domu, gdzie zastrzelił swoją matkę, która spierała się z nim poglądowo. Następnie kolejne 12 minut to spacer po osiedlu w Plymouth i strzelanie do ludzi. Wśród kolejnych ofiar są przypadkowy mężczyzna z 3-letnią córką, samotny starszy mężczyzna z parku czy przypadkowo przechodząca kobieta. Finalnie, jak to w przypadku takich tchórzy bywa, historia kończy się strzałem we własną głowę. Jessica Worsham była założycielką kanału The Indigo Mystic, gdzie dała się poznać jako cierpiąca na urojenia, wierząca w zabobony i pasjonująca się mistycyzmem youtuberka. Przez lata prowadzenia kanału wraz z nią dorastały jej dzieci, które wychowywane przez samotną, niepracującą matkę cierpiały nie mniej niż ona sama. Deprawacja jej zdrowia psychicznego była widoczna na przestrzeni lat, a objawiała się m.in. zwiększonym poziomem agresji. Z czasem kobieta stała się bezdomna, ponieważ nie miała środków na wynajem mieszkania, ale nie przeszkodziło jej to wciąganiu za sobą dzieci. Gdy już znalazł się ktoś, kto chciał kobiecie pomóc, ta wszczynała bójki z właścicielem mieszkania, co kazała nagrywać swoim dzieciom, by później robić z siebie ofiarę i prowadzić narrację w filmach, jakoby to one zostały właśnie napadnięte. W listopadzie 2021 roku Jessica zaatakowała starszą osobę, u której obecnie przebywała. To poskutkowało wezwaniem policji, do której kobieta od razu otworzyła ogień, zabijając na miejscu jedną z policjantek, co w odwecie spotkało również i Indigo z rąk innych obecnych na miejscu policjantów. Co się dzieje z dziećmi, nie wiemy. Mariusz Jan Gosiński to psychopata. Założyciel nowej religii zombiryzm, wierny fan szatana, metalu i wszystkiego co złe, chował się za swoim edgy humorem, tworząc dziesiątki wątpliwej jakości metalowych piosenek pod pseudonimem MG Psychopata. MG Psychopata. Mariusz Jan Gosiński. Świadome zło. Jego wpisy i treści publikowane w internecie były wielokrotnie zgłaszane, a Gosiński lądował w psychiatryku, ale za każdym razem był stamtąd wypisywany. Tak samo ludzie wielokrotnie zgłaszali na policję jego twórczość i zawsze kończyło się to umorzeniami. W styczniu 2020 roku opublikował on piosenkę, choć to jest za duże słowo, opublikował wysryw o nazwie Dis na sąsiadkę kurwę. Twój ojciec z matką cię ruchają na kiblu. Ty jesz gówno, psie, podwórka. Twój chłopak ma rok. Chyba tak. Już 3 dni później spełnił swoje groźby i używając do tego kuchennego noża zamordował swoją 66-letnią sąsiadkę. Ignorowany psychopata, podpuszczany dziesiątkami debilnych komentarzy jeszcze bardziej skretyniałych ludzi, dopuścił się najgorszego. Dla komentujących była to frajda, a on na poważnie brał do siebie rady internetowych śmieszków. Ludzie umywają rączki, Mariusz dostał karę, można się rozejść. Prawda jest taka, że dopóki historia Mariusza nie dotknęła brutalnego końca, winny nie jest tylko on, ale również te małe grono osób, które przez lata, uchodząc pod radarem, namawiały go do przesuwania granicy coraz dalej. Heisenwolf, właściwie Amado Nava, to bardzo popularny youtuber meksykańskiego pochodzenia, który skupia się na krótkich, kilkuminutowych materiałach, najczęściej skupiających się też na śmieszkowaniu z poruszonego przez siebie tematu. Powodem, dla którego trafił na tę listę, jest wypadek, do którego doszło na autostradzie panamerykańskiej Altacomulco Acambay, gdzie taksówka z 6 osobami została uderzona przez samochód, którym kierował Heisenwolf.
Z niepotwierdzonych informacji wynika, że mężczyzna mógł być pijany, lecz nie jest to pewnik. Wstępne doniesienia wskazywały, że samochód Heisenberga przekroczył swój pas i zderzył się czołowo z taksówką. Władze potwierdziły, że 3 osoby zginęły na miejscu zdarzenia, a 3 kolejne zostały przewiezione do szpitala, w tym dziecko w wieku poniżej 10 lat. Zmarły one jednak kilka godzin później podczas otrzymywania pomocy medycznej. Amado został poważnie ranny i został przewieziony do szpitala, gdzie udało się go uratować i, zaskakująco, nie otrzymał za to żadnej kary. Wykonując takie same kroki jak Marcin Dubiel, Amado nagrał film przeprosinowy, co najpewniej według niego samo wystarczyło, a filmy na YouTube nagrywa do dziś. Vote Saxon 07, a dokładniej Steven McCullough, to brytyjski YouTuber znany ze swojej pasji do wszelakich serii science fiction, takich jak Star Wars czy Doctor Who. W grudniu 2022 roku Steven dokonał zabójstwa swojej partnerki, jednocześnie wybierając jeden z najbardziej kreatywnych sposobów na alibi, jakie do tej pory widziałem. Vote Saxon w noc popełnienia zabójstwa uruchomił livestream z GTA Vice City, który trwał ponad 6 godzin. Problem w tym, że było to wcześniej nagrane wideo, które miało udawać transmisję na żywo. Wiele przesłanek mówiło o tym, że było to nagranie, m.in. brak odpowiadania na dotacje czy komentarze, tłumacząc się na nagraniu, że po prostu coś poszło nie tak i ich nie widzi. Na nagraniu również zdawał się poniekąd chwalić swoim czynem, który zamierza popełnić, ponieważ mówił tam takie słowa jak: muszę zabić tą sukę, muszę ją zabić, rzekomo w odniesieniu do postaci w grze, czy to właśnie dlatego lubię popełniać przestępstwa w grach, puszczając oczko w stronę kamery. Na koniec streama dodaje: chciałbym wrócić do grania w gry, ale nie będę miał za dużo czasu w przyszłym roku. Łatką YouTubera dzisiaj jest bycie twórcą nastawionym na dzieci przez nadmierną ilość takiego kontentu. Nie jest to niczym złym. W końcu nasze pociechy też muszą czerpać skądś codzienną dawkę dopaminy. Jest to jednak ujma dla YouTuberów, którzy swoją twórczość zamykają w zupełnie innych ramach, ponieważ wartościowych kanałów jest naprawdę cała masa. Począwszy od kanałów informacyjnych, tutorialowych, dokumentacyjnych, historycznych, gamingowych czy popularno-naukowych, na właśnie treściach dziecięcych kończąc. Warto jednak pamiętać, że pod powierzchnią zarówno te mniej, jak i bardziej popularne kanały ze wszystkich dziedzin mogą skrywać potworne tajemnice. Twórca nie zawsze jest tak krystaliczny jak jego produkt, a czasem są to i nawet jawne przesłanki, które ignorujemy do momentu, aż okazuje się, że na odwrócenie skutków jest już dużo za późno. Dziękuję za oglądanie materiału. Przypomnę tylko o łapce w górę, pozostawieniu subskrypcji i komentarza, w którym napiszecie, która historia Was najbardziej urzekła, która najbardziej Was zbulwersowała, a o której chcielibyście usłyszeć więcej. Liczę, że zobaczymy się następnym razem. Do usłyszenia. Czarne serce.